Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja od razu chciałem rozstrzygnąć pewien spór, ale mojego adwersarza tutaj nie ma, Michała. Ja chciałem powiedzieć, że zwierzęta będą w niebie, a na pewno mój pies. Co do rosołu nie mam poznania. Jest tutaj, jestem tutaj? Tutaj, o, tu głośniej, żeby było. Co do rosołu nie mam poznania, ale jako mieszkający na Śląsku skłaniam się, że rosół nie jest od diabła. Krzysiek jest, nie wiem skąd on to jest, Sosnowca. To dlatego tak wierzy. Boże, mój drogi, jeszcze nie zacząłem, już naobrażałem ludzi. Dobrze. Moi drodzy, tak, to prawda, że jeżeli spotkasz się z Bożą obecnością... A, jesteś, zwierzęta będą, na pewno mój pies. Moi drodzy, kiedy spotkasz się z Bożą obecnością, kiedy naprawdę jej doświadczysz, i ja nie mam na myśli jedynie takiej teologicznej figury, czy intelektualnego podejścia, no, teologicznie i intelektualnie, jeżeli narodziłeś się na nowo, to Duch Święty mieszka w tobie, tak? Zgadzacie się z tym? Nosimy Ducha Świętego w sobie. Ale oprócz tego, że On jest w nas, to jeszcze fajnie by było, jakby spoczął na nas i abyśmy mieli doświadczenie Boga. Takie, że możesz powiedzieć, wow, coś się wydarzyło. I chciałbym, żeby ten dzisiejszy wieczór był takim ukoronowaniem, nie dlatego, że wcześniej nie było, ale żebyśmy jakby szli w tym kierunku ostatecznie doświadczenia Boga, bo tego typu spotkania sprzyjają. Jesteśmy skupieni, jesteśmy skoncentrowani na tym, co tu i teraz. I wierzę głęboko, że kiedy staniemy do modlitwy, kiedy poprosimy, aby ci zdesperowani albo ci głodni podeszli tutaj do przodu, to będziemy mieli także doświadczenie Boga, jakieś przełomowe doświadczenie. Ponieważ w Królestwie Bożym pewne rzeczy dzieją się dwutorowo. Pewne rzeczy dzieją się poprzez procesy i pewne rzeczy dzieją się poprzez instant, natychmiast. Oto wiele razy widzimy, kiedy Jezus chodził po ziemi, to pewne rzeczy po prostu się wydarzały. One nie trwały przez jakiś czas. I problem polega dzisiaj na tym, że my mylimy to, co ma być procesem, z tym, co może wydarzyć się natychmiast. Unikamy procesów i chcemy, żeby one na przykład, nie wiem, charakter, żeby został natychmiast zmieniony. Nie, nie, moi drodzy, charakter jest zmieniany w procesie, bardzo często w bolesnym procesie. Ale pewne rzeczy, uzdrowienie, uwolnienie, manifestacja Bożej obecności czasami jest tym boskim dotykiem, w którym Bóg przychodzi, dotyka cię i wiesz, że coś się wydarzyło. A więc o tym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, ale chciałbym trochę to zbudować na takiej bazie kazania, właściwie cyklu, który miałem, który zatytułowałem trochę tak może pozornie heretycko, boskie człowieczeństwo. Ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy w tym samym czasie są ludźmi, ale w tym samym czasie noszą w sobie i na sobie Bożą obecność. To, co ludzkie, nie wyklucza działania Boga poprzez ciebie i w tobie. I moi drodzy, zacznę od takiego fragmentu. Drugi list do Koryntian, 4:7. Czy ja mogę więcej w te monitory, bo ja się słyszę z sali, a chciałbym tutaj ze sceny się słyszeć. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Z jednej strony jesteś naczyniem glinianym, ale z drugiej strony nosisz w sobie skarb. Mamy w domu taką półkę, w której są kubki. I w tej półce są kubki różnej maści. Są kubki takie, które dostałem. Wiecie, taki kubek za 5 zł, święty kubek z wersetem. Mam też inny kubek, też z wersetem.
Ja generalnie nienawidzę świętych kubków. Za wyjątkiem, bo tutaj patrzę na Asię, metanoia robi najlepsze kubki na świecie. Powiem wam dlaczego. Bo tam się ktoś wysilił nad tym projektem. Ja zdradzę pewien sekret. Ja od ciebie dostałem, Krzysztof, kiedyś taki zestaw tych kubków i ja je ciągle mam zapakowane. One mi się tak podobają, że mi jakoś jest... Ja jestem z tego pokolenia, które ma ubrania na niedzielę. Więc mam te kubki, one na coś czekają. Nie wiem do końca na co, ale one ciągle są zapakowane i sobie myślę tak. Może komuś dam, kto jest dla mnie jakiś szczególny, dam mu ten szczególny kubek, bo ten kubek jest szczególny dla mnie. Ale jak wygłosiłem kazanie, bo to kazanie wygłosiłem w Filadelfii, że nienawidzę chrześcijańskich kubków, to oni pomyślą, że daję im coś, czego nie lubię. Ale ja naprawdę, te kubki są na specjalną okazję. One sobie czekają. Ale jest masę innych kubków, więc jak chcecie mi dać kubek serio, nie. I one tam sobie stoją i co jakiś czas jeden czy drugi kubek po prostu spada mi na ziemię. Co się dzieje? Rozbija się. I wiecie, co wtedy robimy? Po prostu zamiatamy ten kubek. Zamiatamy, wyrzucamy, stłuk się. Ale jest też tam taki zestaw filiżanek. I nie daj Boże, żeby ta filiżanka spadła. Ponieważ ona jest jedną z sześciu, ona jest porcelanowa, szczególna i z nimi obchodzę się w szczególny sposób. Właściwie to prawie ich też nie używam, bo nie chcę, żeby coś się z nimi stało. I moja żona zawsze mówi, to jest na niedzielę. No to jak jest na niedzielę, no to nie używamy tych kubków. Ale wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że czytamy, że skarb ten mamy w naczyniach glinianych. Można powiedzieć, jesteśmy kruchym naczyniem i teraz, kiedy człowiek trzyma to naczynie, wyobraź sobie, że trzymam to naczynie, ono mi wypada z ręki, spada na ziemię i co ja robię? Po prostu je wyrzucam. Ale teraz popatrz na to, że ty jesteś tym naczyniem i o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć kilka słów. Spada na ziemię, rozbija się i Pan Bóg nie bierze zmiotki i nie zmiata i nie wyrzuca, tylko misternie skleja. Jeszcze raz, to było lepsze niż wasza reakcja. To było naprawdę dobre. Jeszcze raz to powiem, a potem liczę na aplauz. Kiedy mi wypada ten kubek z tym wersetem za te 5 zł i kiedy się rozbija, to ja go po prostu wyrzucam. Ale Pan Bóg nie jest jak człowiek. Jeśli ciebie przyrównam do tego kubka, który spadł i na skutek różnych traumatycznych i trudnych życiowych upadków i katastrof pobijałeś się, potłukłeś się, to Bóg cię nie wyrzuca, tylko rozpoczyna proces sklejania. Yeah! Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. I o tym jest to kazanie. O tym procesie, w którym Bóg przychodzi, patrzy na twoje życie i mówi, wow, porozbijał się, ale ja nie wyrzucę go, tylko zaczynam go misternie sklejać. Moi drodzy, od momentu, kiedy się narodziłeś, żyjesz w ograniczeniach swojego ciała. Nawet jeśli się nawróciłeś, nawet jeśli żyjesz świadomie z Bogiem, to ciągle żyjesz w ciele, które podlega różnym ograniczeniom, różnym skuchom i powiedzmy sobie szczerze, tak długo, dopóki będziemy biegli, dopóki będziemy szli przez tą ziemię, różne rzeczy będą nas spotykały. Biblia mówi, że jesteśmy, kto siebie zachowa od tych rzeczy pospolitych, te naczynie, którym jesteś, zachowa od rzeczy pospolitych, ten będzie przeznaczony do celów zaszczytnych. Mógłbym powiedzieć w pewnym sensie, że samo naczynie nie stanowi aż tak wielkiej wartości. Mało tego, nie jest ważne, z czego jest zrobione, ale jest ważne, co w środku niesie. Zgadzacie się z tym? A więc mogę być złotym naczyniem, ale nosić w sobie popiół.
ale mogę być zwykłym, ordynarnym kubkiem za 5 zł, w którym noszę najdoskonalszej jakości oliwę i to stanowi o ważności tego naczynia. A więc co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że nieważne, jaki miałeś życiowy start, nie jest ważne, jak potoczyło się twoje życie, nawet jeśli toczy się źle, nawet jeśli spotykają cię pewne rzeczy, to chcę ci powiedzieć, że to i tak nie przekreśla cię i nie ma takiej mocy nic na kuli ziemskiej, za wyjątkiem ciebie samego, aby przekreślić cię z tej wizji Boga, w której jesteś przeznaczony do tego, aby nosić zaszczytną substancję w środku. Tylko ty sam możesz siebie zdilejtować, tylko ty sam możesz siebie skasować z tej wizji. I opowiem wam, wybrałem, żeby wam pokazać, jak Boże serce jest niezwykłe. Wybrałem historię spektakularnej skuchy. I wiecie, w kategoriach duchowych nie ma większej katastrofy jak ta, o której wam przeczytam. Oto Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, nauczał, wiemy, miał ze sobą uczniów i przeżył dwa momenty, w których dwóch uczniów go zdradziło. W pierwszym kościele, albo może inaczej, czym była ta zdrada? Ta zdrada, pierwsza zdrada, to była zdrada Judasza. Judasz zdradził Jezusa z powodu korzyści. Zgadzacie się ze mną? Coś z tego miał mieć. Ale była druga zdrada, zdrada poczyniona przez Piotra, która została, można powiedzieć tak bardzo ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, powodowana strachem. Judasz zdradził, bo coś chciał mieć. Moi drodzy, i chcę wam powiedzieć, to zabrzmi surowo, ale nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało. Każdy z nas czasami jest Judaszem. Zdradza Jezusa z powodu jakiejś korzyści. Odwróć się do sąsiada i powiedz, ty Judaszu, nie róbcie tego. Ale prawdą jest, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, wiecie, ja mieszkam na Śląsku i był taki czas, kiedy, wiecie, była komuna, byli górnicy, ludzie chodzili do kościoła, tak tłumnie, wiecie, tłumy szły i pamiętam, nasz proboszcz, on krzyczał za kazalnicy: za ile srebrników, górniku, sprzedałeś Jezusa? Co on miał na myśli? Ponieważ kiedy się szło w niedzielę do pracy, to miało się podwójną stawkę. Na kapłani nie chcieli, żeby ludzie nie chodzili do kościoła, a chodzili do pracy, więc wyzywał tych górników od Judaszy. Więc ja tego nie będę robił. Ale wiecie, prawda jest taka, że bardzo często stajemy w sytuacjach, w których rezygnujemy z Bożych wyborów na rzecz jakiejś korzyści. Zgadzacie się? Bądźmy szczerzy. I o ile to są drobne rzeczy, to one aż tak bardzo nam nie przeszkadzają. Ale wiecie, prawda jest też taka, że bardzo często to są grube historie. To są często tak grube historie, że człowiek odpada od wiary, ponieważ z powodu tego, co ziemskie, z powodu, nie wiem, jakiejś doraźnej korzyści, zostawiamy Pana Boga i idziemy za tym, co nie może tak naprawdę nas nasycić. Ale to jest w pewnym sensie taki case, takie zdarzenie na miarę Judasza. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie zdradziłem nigdy Jezusa, nie wydałem. Ale chodzi o to, żeby go zostawić na rzecz jakiejś korzyści. Ale jest drugie zdarzenie, znacznie grubsze. W tym sensie, że ono dotyczy człowieka naprawdę ze szczerym sercem. Numer tej alegorii o tym kruchym naczyniu polega na tym, że z jednej strony jesteśmy krusi, ale jesteśmy ciągle powołani do noszenia boskiego oleju Jego obecności, ale z drugiej strony jesteśmy tak krusi, że robimy rzeczy inaczej. W tym samym czasie, kochając Pana, możemy robić rzeczy, które kompletnie temu zaprzeczają. Zgadzacie się ze mną? Z jednej strony możesz kochać Boga, a z drugiej strony podejmować czy robić takie rzeczy, które kompletnie temu zaprzeczają.
Bardzo często słyszałem jako pastor, jako duchowny, no jak on mógł to zrobić jako chrześcijanin? No mógł. Nie wiem, dlaczego to zrobił, ale mógł. I wiem sam po sobie, że wiele razy zrobisz rzeczy, które kompletnie zaprzeczają twojemu chrześcijaństwu, ale to zrobisz. Nie wiesz dlaczego. Ponieważ to, co kruche, spotyka się z tym, co boskie. I wiecie, wiele razy człowiek wtedy podejmuje tak zwane święte postanowienie poprawy. Macie tak? O, już nie będę tego robił. O, nie będę, gardzę tym. O, już naprawdę, Panie Jezu, Ty widzisz, jak ja żałuję. Ja od dzisiaj już nie będę. Ja od dzisiaj już tego nie zrobię. Naprawdę poprawię się. A Pan Bóg patrzy na to i mówi, Jezu, co On robi? O, naprawdę, to nie jest dobry pomysł, bo On tak bardzo chciał. Bo On tak bardzo wierzy, że potrafi. Bo On tak bardzo wierzy w siebie, że On udźwignie tą moc pokusy. Że On tak bardzo wierzy, że jest silny, kompletnie zapominając, że jest kruchy, a ta moc jest zupełnie z innego źródła. I oto mamy historię Piotra. Piotr przychodzi i mówi, Panie... Generalnie Pan Jezus mówi, słuchajcie, będą trudne czasy, ja zostanę ukrzyżowany i tak dalej. Zawiedziecie mnie. Tak na marginesie chcę wam powiedzieć, bardzo często mówimy, Piotr zaparł się Pana. Ale pytanie, gdzie jest pozostałych 10? Oni wszyscy się go zaparli. Oni wszyscy uciekli. Nie czytamy, żeby pozostali apostołowie mówili, Jezus, Jezus, Jezus. Gdzieś się wszyscy rozpierzchli, nie ma nikogo. Ale z jakichś przyczyn Duch Święty zadecydował, że opiszą historię Piotra, bo chyba Piotr tak najbardziej wierzył, że tymi ręcami, tą siłą duszy, intelektu i w ogóle wszystkiego on pokaże, jak jest wierny Bogu. I mówi, Panie, ja za Tobą wszędzie pójdę i w ogóle wierzę, jestem Ci taki oddany. Zobaczcie, jaki paradoks. Piotr w Getsemane odcina ucho. Ten facet naprawdę się nie bał. A dlaczego się wystraszył i to kobiety, kiedy się zaparł Pana? Odcina ucho, przychodzi babeczka i mówi, on był z nim. Nie wiem, o czym mówisz. I może nawet kiedy to mówił, to sobie myślał, Boże, jeszcze niedawno chłopu odcięłem ucho, a tutaj dziewczyny się boję. Coś ze mną jest nie tak. Coś się w mojej duszy pokręciło. Bo wiecie, z nami to jest tak, jak mówi Biblia, że moc się doskonali w naszej słabości i czasami musisz przeżyć skuchę, żeby stać się kimś nowym. To nie jest niezbędne, ale czasami muszę zbankrutować, żeby naprawdę zacząć prosperować. To jest jakaś tajemnica. Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg oczekuje, że będziemy bankrutowali. Boża droga raczej jest drogą posłuszeństwa Jego Słowu, naśladowaniem. Ale czasami tak bardzo czujemy się silni, wyjątkowi, szczególni, a może nawet czasami lepsi od innych, że my jesteśmy prawdziwi wierzący, że my Go nigdy nie zawiedziemy. A Biblia mówi, hej, hej, kruche naczynie, uważaj, bo za niedługo możesz się rozczaskać. Ale nawet jeśli dzisiaj jesteś rozczaskany na tej sali, nawet jeśli dzisiaj zbankrutowałeś, to dzisiaj jest wieczór, w którym Bóg przychodzi i zacznie cię sklejać. Serio. 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 I zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się właśnie to, że Pan Jezus mówi tak. Piotrze, ty jesteś taki krusiunki jak opłatek. Ty zaliczysz straszną skuchę. Panie, ja nigdy. Ja ucho odetnę. Pójdę dokądkolwiek pójdziesz. I zobaczcie, wiemy, skracając, bo nie mamy dużo czasu, bo chcemy jeszcze się modlić na koniec. Wiemy, że Piotr skusił, zaparł się Pana. W pierwszym kościele, w pierwszym wieku, właściwie na początku drugiego, jeśli zaparłeś się wiary, to nawet jeśli chciałeś wrócić, to miałeś okres próbny. Nie mogłeś tak zaprzeć się Pana i potem wrócić i powiedzieć, hej, pokutowałem, pomodliłem się, jestem z powrotem. Oni mówili, nie, nie, stary, musisz odzyskać zaufanie, bo my nie wiemy, co ty za gość jesteś. Czytałem kiedyś opracowanie, że nie było większe, jeśli zaczniemy kategoryzować grzechy, to nie było większego grzechu, jak wyparcie się wiary. No nie ma większego kalibru, tak? Jest coś większego? Nie ma. Nie znam Jezusa.
Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie trzech typów na ulicy, mówią, ty byłeś na strefie zero. Ty mówisz, czeku, nie wiem, o czym mówisz, ja byłem w McDonaldzie obok. A w ogóle chodzę na koncerty Metaliki, także kompletnie na żadną strefę zero, wiesz. Widzieliśmy cię. Nie, ja słucham Nirwany, wiesz, ja jestem z tych takich, mnie nie interesują takie rzeczy religijne. Goście odchodzą, mówią, to jednak nie było. Jak się czujesz? W obliczu zagrożenia nie wiemy, jakby było. Musimy z przykrością przyznać, że dopóki pewnych lekcji nie przerobiliśmy, nie składajmy Panu Bogu pustych deklaracji. Lepiej powiedzieć, nie wiem, jakbym się zachował, wierzę w Bożą łaskę, ale nie wiem, jakbym się zachował, gdyby przyszli i zaczęli przerzynać mnie piłą. Bo przecież list do Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary. Ale wracając do naszej historii, i oto Piotr jest, wiecie, zniechęcony. Co robi Piotr? Wraca do zajęcia, które robił przed nawróceniem. Bo wiecie, z upadkiem jest tak, że kiedy upadłeś, to te wewnętrzne poczucie winy mówi tak, a jak już zrobiłem to, to zrobię i tamto, i w to jeszcze pójdę, i w tamto. Wiecie, o czym mówię, prawda? Tak. Że kiedy upadasz, to sobie myślisz, przepraszam za to, znaczy nie będę przekinał, tylko mówisz, a to już pieprzę, to i to, i to, i to, już wszystko naraz. Bo taki jest proces upadku. Zaczyna się od grubej sprawy, albo zaczyna się od małej, która prowadzi mnie do grubej sprawy, ale z tej grubej sprawy robię kolejne rzeczy, ponieważ skoro już to zrobiłem, to nie ma sensu z powrotem się starać. Czyli dochodzi do takiego miejsca przełomu, że jeszcze bardziej zaczynasz brnąć w upadek. I wielu na tej sali wie, o czym mówię, bo jest w takim miejscu dzisiaj. Przyjechałeś tutaj, bo ktoś cię wziął i powiedział, ej stary, po prostu chodź, pojedziesz, coś dobrego przeżyjesz, bo ty już zacząłeś iść po tej równi w dół pochyłej, w której już grzech napędza kolejny upadek, kolejny grzech, kolejny grzech. I Piotr dokładnie robi to samo, myśli tak, skoro zaparłem się go, to nie ma sensu, wracam łowić ryby. Wracam do rzeczy sprzed nawróceniem. Posłuchajcie. To, że widziałeś cuda wczoraj, nie znaczy, że oprzeć się pokusie dzisiaj. Każdy dzień potrzebuje nowej porcji łaski. Każdy dzień nie możesz żyć przeżyciami z przeszłości, które ochronią cię przed tym, co dzisiaj. Każdy dzień potrzebuje kolejnej bliskości z Ojcem. Skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że Piotr był tym, który był na górze przemienienia. Widział Jezusa jak w chwale, jak polerowane złoto, bibliści twierdzą. Jest taki biblista Berkeley, który mówi, że to jaśniejące to było takie pojęcie polerowanego złota. Widział cuda, chodził po wodzie, a jednak powiedział, nie znam typa. Wow. Ile razy mówimy, gdybym tylko widział cud, wierzyłbym bardziej. Gdybym tylko doświadczył tego, wierzyłbym bardziej. Gdybym tylko zobaczył tamto, wierzyłbym bardziej. Byłbym mocniejszy w wierze. Nie twierdzę, że nie, ale chcę powiedzieć, to co przeżyłeś, nie uchroni cię przed, albo inaczej, wczorajsza manna nie da ci dzisiejszego pożywienia. Nie da ci dzisiejszego, nie nasyci cię dzisiaj. Jednak Bóg przychodzi do naszej zdrady. Bóg przychodzi do naszej niewierności. Kiedyś mój przyjaciel, nasi goście z Australii znają go, pastor Steve Penny, powiedział do mnie taką rzecz. Arek, jeśli jest jakiś grzech większy niż Boże przebaczenie, Boża miłość, to Boża miłość nie jest warta zainteresowania, ponieważ nie jest taka wielka. Wow. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli jest jakiś grzech, jakiś upadek większy niż Boża miłość, to Boża miłość nie jest taka wielka. Kiedy byłem złym chłopcem, moja matka ciągle mnie kochała, a była tylko zwyczajną polską kobietą. To jakże Bóg musi kochać swoje dzieci. A robiłem rzeczy naprawdę paskudne. I ona nigdy się mnie nie wyparła. Zawsze we mnie wierzyła. Zawsze miała dobre słowo. O ileż bardziej Bóg kocha nas, pomimo tego, co robimy. I Pan przychodzi i mówi, Piotrze,
Ty wiesz, że była spektakularna kucha. Właściwie on nawet skucha, on nawet o tym z nim nie rozmawia. Tylko: Piotrze, miłujesz mnie? Czy Pan nie wiedział, że Piotr go miłuje? Pan wiedział, że Piotr go miłuje, ale Piotr sam nie wierzył w to, że miłuje Pana. Ilu ludzi na tej sali dzisiaj słucha i mówi: Boże, Boże, przecież ja Cię nie kocham, bo zrobiłem to, to i to. Nie, możesz kochać Boga i zrobiłeś to. Ale Pan patrzy na serce i oczy Pana przepatrują tę salę i widzą setki może młodych ludzi, a może trochę starszych, a może emerytów, seniorów, którzy mają to swoje miejsce, w którym mówią: idę łowić ryby, bo zawiodłem. A Pan mówi: ale Ty mnie kochasz. Dlaczego tak surowo patrzysz? Przecież ja wiem, że Ty mnie kochasz, że zrobiłeś to, co zrobiłeś, ale Ty mnie kochasz, a ja i tak kocham Cię pomimo. I teraz posłuchajcie tego. To kompletnie, jak się to mówi kolokwialnie, ryje mi beret, ponieważ Pan mówi: paś baranki moje. W sumie się: chwila, a gdzie okres próby? A gdzie rozmowy z najwyższymi hierarchami? Czy się poprawił, czy się nie poprawił? I ja to rozumiem, że tak czasami trzeba. Ale wiecie, Kościele, my ludzkim rozumem nie jesteśmy w stanie ogarnąć, czym Boża miłość jest. My ją ciągle tylko muskamy. Dlatego, że w nas jest takie pojęcie prawa, nagrody i kary, że my nie jesteśmy w stanie pojąć do końca, jak Pan mógł powiedzieć Piotrowi: paś baranki moje. Zaparłeś się, ale paś baranki moje. Ja nie wiem, co on w nim widział. My tego nie widzimy do końca, ale widzimy, co on zrobił. On mówi: Piotrze, miłujesz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz, no po co trzy razy się pytasz? Bo trzy razy się zaparłeś, to może potrzebujesz teraz trzy razy to usłyszeć. To, co Ty mówisz do mnie, to musisz może sam usłyszeć. Ale wiecie, tam jest jeszcze taka ciekawa rzecz, która dotyczy tego, co dzisiaj mówimy, przymierze. Tam jest napisane: zanim kogut zapieje trzy razy, Ty się mnie zaprzesz. Mieszkam na wsi. I mój sąsiad jest ostatnim rolnikiem na Śląsku, mam takie wrażenie. I ten sąsiad ma kury. I ten sąsiad ma koguta. I ten kogut latem sobie zawsze ubzdura 4:00 rano, 4:30. I sobie myślę: ty łajzo jedna, już naprawdę przestań piać, ale on pieje. Ale wiecie, co on zapowiada? Nowy dzień. Ten kogut jest tam kluczowy. Dlatego, że on zapowiada nowe przymierze. Piotr zaparł się Jezusa w starym, ale przebaczenie, albo inaczej, nowa jakość przyszła w nowym. Czym jest ta nowa jakość? Krzyżem Chrystusa, w którym już to, co zrobiłeś, nie ma mocy, ponieważ jest wieczne boskie przebaczenie. I ten kogut zapiał za... Piotr się zaparł, zanim kogut zapiał, bo w nowym przymierzu mamy dostęp do Bożej mocy, która z jednej strony uzdalnia nas, bo Boża łaska to jest moc, która nie tylko przebacza nam wszystkie grzechy, ale uzdalnia nas do tego, aby wygrywać. Kiedy Boża łaska jest uwalniana? Boża łaska zaczyna być uwalniana po pierwsze wtedy, kiedy zaczynasz ją przywoływać nad swoim życiem, a Boża łaska, kiedy zostanie połączona z bezgranicznym miłosierdziem i miłością Bożą, zaczyna wtedy działać. I wiecie, kiedy zaczęły przychodzić momenty pokusy do mojego życia, naprawdę grube, to mówienie w stylu zepnę się, nie dawało rady. Ale kiedy zacząłem łączyć się z Jego miłością i mówić sobie tak: On tak bardzo mnie kocha, On tak bardzo mnie kocha, On tak bardzo mnie kocha, On tak na zabój mnie kocha, nie jestem w stanie ranić Jego serca. I nagle rosło, zaczęło rosnąć.
zaczęła być siła. Komputer został zamknięty. Jakieś złe relacje odcięte, głupie gadki. To wszystko, co mogło być do tego momentu silniejsze. Nagle czuję, jak jest poddawane pod moc, która jest we mnie. I sobie myślę, wow. Ja wiem, że ja trochę to jakby na śmieszno, ale to są grube sprawy. To są grube sprawy, kochani. I kiedy przyjdzie pokusa, to znowu sobie przywołam Jezusa, który przyszedł do Jana i mówi: miłujesz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz. Paść baranki moje. Co myślę, wow, jaka jest miłość Pana do człowieka. Jak On zupełnie inaczej patrzy na to, co na nasze upadki. I on sobie myśli, wow, pójdę i wyciągnę go, pójdę i uratuję go, pójdę, bo nie chcę, aby on przepadł. I teraz posłuchajcie, teraz jest sedno, mamy 3 minuty 40 sekund, ja nie wiem, jak my to zrobimy. Mogę przesunąć troszkę? Tak? Patryk się zgodził, ty nie, ale on się zgodził. Ja na niego patrzyłem. Zespół Miasto, wybaczcie mi. I teraz... Mam na moim ciele wiele blizn. Nie dlatego, że brałem nóż i się ciąłem, nie w tym sensie. Ale wiecie, na przykład taka historia. Kiedy byłem harcerzem, przechodziłem przez płot. Nie wiem, no, czasami harcerze przechodzą przez płot. I się nabiłem na taki metalowy szczebel. Ręką. Tu. Do dzisiaj o tym pamiętam. Ale to już nie boli. Ktoś wziął, opatrzył, strzył. Miałem przecięty nadgarstek. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie dlatego, że się zabijałem. Przewróciłem się ze szklanką, mając 6 lat. Do dzisiaj mam niesprawny część palców. Nie boli. Ale pamiętam o tym zdarzeniu. Co ja chcę powiedzieć? Bóg przychodzi i to jest koniec tego kazania. I składa, i poproszę teraz te slajdy, składa kawałek po kawałku. Kawałek po kawałku to naczynie, którym Ty jesteś. Jest taka japońska technika. Zobaczcie, jakie serce. To jest technika, która polega na tym, że łączymy te rozbite kawałki żywicą, którą przykrywamy złotem. Pewien japoński szogun w XVI wieku miał swoją ulubioną filiżankę. I ona się rozczaskała i zlecił to chińskim rzemieślnikom, żeby ją skleili. Oni wzięli i tak drut z drutem połączyli ją. Szogun nie był zadowolony. Wezwał swoich rzemieślników i powiedział: sprawdźcie, żeby ta filiżanka wróciła do pierwotnego stanu. I oni zaczęli ją kleić tą żywicą. Ale miejsca, w których było poklejone żywicą, przykryli złotem. I wiecie, co się okazało? Że filiżanka po sklejeniu prezentowała się lepiej niż przed. Twoje upadki w rękach cudownego garncarza, któremu pozwolisz przez jego ręce pełne miłości pokleić ciebie, sprawi, że twoje życie po będzie piękniejsze niż przed, ponieważ będziesz nowy ty. Powstańmy. 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 Myślę, że życie wielu ludzi jest warte teraz, aby spędzić jeszcze chwilę na modlitwie. Chciałbym, żebyś zniósł swoje ręce. Jeżeli jesteś takim Piotrem, albo po prostu zaliczyłeś skuchę, która cię gdzieś wewnętrznie dyskwalifikuje, czujesz się zdyskwalifikowany, masz poczucie winy z powodu tego, co się wydarzyło, to mogą być grube sprawy, upadki, moralność, zdrady. To mogą być naprawdę wielkie rzeczy, które czujesz, albo to mogą być drobne sprawy, ale mają olbrzymią siłę rażenia twojej duszy. I stoisz przed Bogiem, mówisz: Panie, czy Ty jeszcze masz dla mnie jakiś plan? Nie wiem, jaka jest Twoja teologia, ale ja czytam o Piotrze, który upadł najbardziej, jednak Ojciec mówi: paść baranki, paść baranki. Jeżeli się zdyskwalifikowałeś przez Twój upadek, to wezwanie jest do Ciebie.
Jeśli utknąłeś gdzieś w życiu ze względu na swoją niedoskonałość, to wezwanie jest dla Ciebie. Chcemy wznieść swoje ręce teraz. I po prostu pozwólmy teraz, aby Boża chwała zaczęła wypełniać to miejsce. Aby Boża obecność zaczęła wypełniać to miejsce. Ojcze, modlimy się teraz, aby fala Twojej miłości, i zacznij teraz przyjmować Jego miłość. Po prostu bądź aktywny i powiedz: Panie, przyjmuję tą leczącą miłość moje serce, moją duszę. Panie, modlę się teraz, aby miłość Twoja, fala Ducha Świętego przeszła przez tą halę. Ojcze, modlimy się teraz, aby fala Twojej dobroci, uwalniamy falę Twojej dobroci, Ojcze. Fale, która jest większa ponad poczucie winy. Fale, która jest większa ponad dyskwalifikację. Fale, która jest większa ponad oskarżenia. Panie, my dzisiaj powołujemy się na to słowo. My je bierzemy i Panie, my dzisiaj pozwalamy, abyś zaczął sklejać nasze życie. Ojcze, niech dzisiaj nastąpi proces sklejania naszych skołatanych dusz. Ojcze, modlimy się teraz, aby Twoja obecność, aby Twoja moc, aby Twoja miłość, aby Twoja chwała i namaszczenie zaczęły wypełniać tą halę, zaczęły wypełniać serce ludzi, aby Panie, miłość Twoja przeniknęła to miejsce. Ojcze, niech Twoja obecność zostanie uwolniona na tym miejscu. W imieniu Jezusa przyjdź, Duchu Święty, i zacznij czynić swoje dzieło odbudowy, swoje dzieło uleczenia, swoje dzieło poskładania pokołatanych serc i dusz. W imieniu Jezusa, Ojcze, modlimy się teraz. I tam, gdzie jesteś, zacznij po prostu przyjmować Jego miłość. Zacznij przyjmować Jego miłość. Stań bez względu, bez jakichkolwiek ceremoniałów i powiedz: Panie, przyjmuję Twoją miłość. Przyjmuję Twoje uzdrowienie. Przyjmuję Twoje uleczenie do mojej duszy. Przyjmuję to złoto niebiańskie, którym jest Twoja miłość. Ojcze, niech to zacznie się dziać teraz. Panie, w imieniu Jezusa, niech przyjdzie wolność od potępienia i nadzieja na nowy początek. Niech przyjdzie wolność od potępienia i wiara w nowy początek. Panie, w nowe otwarcie, w którym mówisz: paść, baranki moje, wróć do wizji, którą Ci dałem, wróć do marzeń, które Ci dałem. Przestań grzeszyć i pogrążać się w grzech, ponieważ moja miłość dzisiaj wyciąga Cię z tego błędnego koła. Przestań robić rzeczy, które Cię zabijają, ponieważ moja miłość dzisiaj wchodzi do Twojej duszy, wchodzi do Twojego serca, wchodzi do Twojego wnętrza. W imieniu Jezusa, Ojcze, niech teraz to się dzieje. W imieniu Syna Bożego, niech fala Twojej obecności, niech fala Twojej mocy wypełni to miejsce. Jeszcze chwilę. Niech Jego miłość, niech Jego fale miłości przenikają to miejsce. Dajmy Mu chwałę, cześć i uwielbienie. Chwała Tobie, Najwyższy. Chwała, chwała, chwała Ci. Kochający Ojcze, niech Twoje imię będzie uwielbione. Chwała Ci, Najwyższy. Amen.